Mam też dziś dla Ciebie, Donaldzie, i dla wszystkich wiadomość. To ja stoję na czele polskiego rządu. To do byłego premiera. A to głównie do opozycji. Proszę dziś wszystkich tu obecnych, a szczególnie opozycję, o 100 dni współpracy. Współpracy jednak nie będzie. Przeczytanie exposé z kartki no nie czyni jeszcze z Ewy Kopacz wielkiego męża stanu. Umówmy się, no, umiejętność czytania i pisania jest umiejętnością dość podstawową. Rząd był głęboko chory. No ale mamy dzisiaj, szanowni państwo, nowy rząd. I trzeba powiedzieć, że gorzej może być zawsze. A to do Polaków. Moim celem będzie zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa w każdym polskim domu. Wzięcie odpowiedzialności za Polskę właśnie w tym trudnym okresie to jest wielka rzecz. Panie prezydencie, gwarantuję panu ciężką, solidną, codzienną pracę. Pytanie, czy ta praca da efekty oraz czy jej efekty za sukces uznają miliony Polaków. Tomasz Lis na żywo, witam państwa. Bez żadnych wstępów zapraszam. Witam pani premier Ewa Kopacz. Dobry wieczór, pani premier. Dobry wieczór. O której pani dzisiaj zaczęła pracę? No dość wcześnie. Wstałam o godzinie 5. A jutro pobudka o której? No myślę, że nie później niż o 6. Nie, bo tak myślę, że jesteśmy ciekaw, jak wyglądają godziny pracy premiera. Szczególnie, że pani akurat trafiła na trudny moment, bo po pierwsze trzeba się zapoznać z nową pracą, a po drugie jest jeszcze kampania wyborcza i trzeba krążyć po kraju, a po trzecie jeszcze za chwilę szczyt europejski, więc trzeba wszystko na głowę jednocześnie. No tak, mogłabym powiedzieć, że ma się to szczęście, tak, do pracy, ale ja w przeciwieństwie do tych, którzy mówią, że praca może być w pewnym momencie znużeniem i kojarzyć się ze znużeniem, ja wręcz przeciwnie. Ja lubię pracować, bardziej odważni ci, którzy mnie znają, mówią nawet, że można by było nazwać mnie pracoholikiem. Ale daje pani premier radę w tym rytmie bez dopalaczy? Bez, absolutnie. Powiedziała pani premier i słyszeliśmy ten fragment, to było skierowane bezpośrednio do premiera Tuska, Donaldzie, teraz to jest mój rząd, moja odpowiedzialność. Ja się chciałem zapytać, co pani premier chciałaby, pewnie już zaczęła robić, inaczej niż Donald Tusk? W czym pani premierostwo, pani przywództwo ma być różne od premierostwa, przywództwa poprzednika? No ja przede wszystkim zapowiedziałam to, co dla mnie jest najistotniejsze, ale chyba też najtrudniejsze w tym zobowiązaniu wygłoszonym w exposé. Bo ja zapowiedziałam coś, co nie wiąże się z wielką reformą, którą chciałabym przeprowadzić przez rok, ale z dużą zmianą, czyli ze zmianą postępowania w polityce i stosunku polityków do ludzi. Szczególnie tych polityków, którzy na co dzień no, z tej polityki się utrzymują. Mówię to swoim kolegom z Platformy Obywatelskiej, ale też mówię tym, którzy niezależnie od tego, że nie należą do Platformy Obywatelskiej, ale teraz startują z naszych list wyborczych. Mówię do nich, ludzie, pamiętajcie jedną rzecz. Nie można reprezentować ludzi i jednocześnie być daleko od tych ludzi. Więc jeśli chcecie naprawdę wypełniać tę misję, a ja uważam, że polityka to służba, i tak chcę to zmienić w tej polskiej polityce, żeby ci, którzy przychodzą do tej polityki małej na poziomie samorządu i tej dużej już w parlamencie, żeby oni traktowali te swoje zajęcia jako wyjątkową służbę. Może mnie jest łatwiej, bo jestem w końcu lekarzem. I bardzo się oburzałam, kiedy wszyscy mówili, to jest teraz ochrona zdrowia. Ja zawsze mówiłam, to jest służba zdrowia i ja jako lekarz tę służbę pojmuję bardzo jednoznacznie. Ale z drugiej strony, pani premier, będzie trudniej, bo
bo pani musi zarządzać całością korporacji, więc nie może pani spędzić całego czasu albo w większości czasu na wizytach gospodarskich. To prawda, ale wie pan, to jest ta wielka mądrość, którą ja zdobywam i potem mniej czasu poświęcam na to, żeby się głowić, co ja powinnam zrobić jako premier polskiego rządu. Bo ja to słyszę od tych ludzi, z którymi się na co dzień spotykam. Jeśli ja dzisiaj słyszę od tych ludzi, że oni mają trudność w dostępie do prawnika, że ich procesy w różnych obszarach, i te cywilne, i te karne się przewlekają, że oni czują taką w środku taką niesprawiedliwość, że nie potrafią się obronić tylko dlatego, że są mniej zamożni, to właśnie to spowoduje, że dzisiaj będą mogli skorzystać z tej porady prawnej nieodpłatnie, ale dlatego, że chcę to zrobić i to ogłosiłam w swoim exposé. Jeśli dzisiaj mówię o tym, że dzisiaj wszystkie młode kobiety, które urodzą dzieci, nie muszą rezygnować ze swoich ambicji zawodowych. Mogą oczywiście pracować, ale będą mogły pracować wtedy, kiedy ich dziecko będzie się czuło bezpiecznie w żłobku i przedszkolu, a będzie wtedy na to szansa, kiedy tych miejsc w żłobku i przedszkolu będzie więcej, to ja to muszę zrealizować, bo ja to od tych młodych kobiet usłyszałam. A ja wrócę do pytania, tak? Czym pani przywództwo ma się różnić od Donalda Tuska? Ponieważ na wyjściu zarzucono pani, że de facto jest to rząd kontynuacji. Większość ministrów to są ministrowie, którzy byli w poprzednim gabinecie, więc ludzie zastanawiają się, czy na pewno pan redaktor nie oczekuje, żebym ja pokazała, jakie są różnice między mną a Donaldem Tuskiem. Na pewno część bardzo słusznych rzeczy będę kontynuować, bo ten rząd rządzi 7 lat. Na czele tego rządu stał Donald Tusk. Premier wyjątkowy, bo jak państwo wiecie, gdyby nie to, że był dobrym premierem i dobrze się zapisał w opinii również urzędników i polityków europejskich, dzisiaj nie byłby prezydentem Europy. On sobie zasłużył ciężką pracą tu w Polsce, zasłużył sobie na to, że to właśnie dzisiaj Polska ma swojego prezydenta w Europie. A jednocześnie dlatego pani premier mówi, że po 7 latach musimy odzyskać zaufanie. Czy pani mogłaby wskazać konkretną sytuację, konkretny moment, kiedy straciliście część albo dużą część tego zaufania? Mówimy oczywiście o Platformie. Ja mówię o Platformie w tej chwili. Obserwuję po ilości poparcia, które jeszcze nie tak dawno, dla mnie niedawno, ponad 40%, dzisiaj cieszymy się, kiedy mamy sondaże na poziomie 30 kilku%. Ale to na wejściu każdy ma ten kredyt zaufania. Ci ludzie, ale ja nie mówię o kredycie zaufania, ja mówię o tych 10% tych wyborców Platformy Obywatelskiej, którzy nie przeszli do PiS-u, bo oni tam nie znaleźli swoich, nie znaleźli tych elementów programu, które by zachęciły ich do przejścia do konkurencji. Ale oni najprawdopodobniej wtedy, kiedy Platforma przestała się komunikować z ludźmi, troszeczkę się od tych ludzi odkleiła, nie pójdą na wybory. A co to znaczy Platforma przestała się komunikować? Bo to jest takie bardzo, że tak powiem, niekonkretne, niedotykalne. Co to znaczy to? Co konkretnie? Pan, można prowadzić władzę, mieć władzę i tą władzę mieć dla władzy i można mieć tą władzę dla ludzi. Ja jestem zwolennikiem, żeby tą władzę mieć dla ludzi. Czyli jeśli ja chcę sprawować dobrze władzę i ją czuję, jestem zdeterminowana w tym, co chcę robić, to nie jest mój pomysł, który siedzi mi w głowie i mówi, ja dzisiaj uszczęśliwię Polaków właśnie takim rozwiązaniem czy taką reformą. Ja chcę robić reformy, które będą wynikać z potrzeb tych, z którymi się spotykam. Oni mi o tym mówią. Słuchanie ludzi jest rzeczą najistotniejszą. To jest ta cała mądrość. Jeśli dzisiaj Platforma skoncentrowała się tylko i wyłącznie na sprawowaniu władzy przez ostatni rok, to 10% ludzi mówi, my nie znaleźliśmy lepszej oferty, ale my też nie chcemy iść do wyborów i nie chcemy głosować na Platformę Obywatelską. Ja dzisiaj do nich mówię, ja chcę was odzyskać. Ja chcę odzyskać wasze zaufanie i to będzie ciężka, codzienna robota jako premiera, jako człowieka, który jedzie w teren i spotyka się z tymi ludźmi i ma cierpliwość do słuchania tych ludzi, niezależnie od tego, czy to są ludzie wykształceni, czy to są ludzie mniej wykształceni lub bardziej wykształceni. Ja nie będę im urządzać życia, ja nie będę ich oceniać. Ja będę starała się budować w gronie polityków Platformy Obywatelskiej tolerancję. Tolerancję dla ich poglądów, ale jednocześnie cierpliwość. Pani premier, ta cierpliwość będzie najistotniejsza. Wsłuchiwanie się w to, co mówią ludzie, wyborcy, na pewno jest bardzo cenne, ale jednak w momencie, kiedy pani wchodzi do gabinetu premiera, to pani, tak jak ten lekarz,
pani się odwołała do swojej pierwszej profesji. No musi wysłuchać pacjenta, ale to pani musi wiedzieć, co mu zaserwować. Czy pani wie, co Polsce i Polakom zaserwować? Jeden, dwa, trzy, te trzy najważniejsze sprawy. Jak pani by to opisała? Ale skoro dzisiaj mówimy o tym, że bardzo blisko politykowi do zawodu lekarza i potraktowałam zarówno jedną profesję, jak i drugą jako służbę i tak ją traktuję, to proszę pamiętać, że każdy lekarz ma wtedy sukces, kiedy przeprowadzi dokładny wywiad ze swoim pacjentem. Jeśli przeprowadzi ten dokładny wywiad, to proszę mi wierzyć, pacjent w 90% już mu podpowie, jaka powinna być diagnoza. Ja tę diagnozę stawiam. Tu mamy do czynienia, pani premier, ze zbiorowym pacjentem. Kowalski pani powie, że to i to, a Malinowski powie coś zupełnie przeciwnego. Zdziwiłby się pan, panie redaktorze, zdziwiłby się pan, jak głosy Kowalskiego oczywiście się powtarzają w różnych miejscach Polski i są wygłaszane przez pana Nowaka i przez pana X. Więc... To nie jest tak, że dzisiaj... I co mówią? Tak, no, jest jakiś taki ton przewodni, jakaś myśl, która to wszystko łączy? Nie, oczywiście mówią o tym, że powinny być inne warunki pracy, że nie powinno być umów śmieciowych, że dzisiaj najważniejszą rzeczą dla ludzi młodych jest to, żeby dostali pracę wtedy, kiedy kończą swoją edukację. Nie ma nic gorszego i ja się pod tym podpisuję, nie ma nic gorszego jak piętno bezrobotnego po skończeniu studiów. Ale my to wszyscy wiemy. Co na to rząd? No więc dlatego między innymi rząd zmienia kształcenie i mówi, dzisiaj będziemy kształcić pod potrzebę rynku. Dzisiaj współpracujemy z przedsiębiorcami. Dzisiaj po przyjęciu ustawy o szkolnictwie wyższym mówimy, staż, który będzie szczególnie na tych studiach, które mają profil praktyczny, będzie obowiązek 3-miesięcznego stażu. To nie przywilej, obowiązek. Czyli ten student, który za chwilę wejdzie w to dorosłe życie i będzie wykonywał ten zawód, musi praktycznie poznać ten zawód po to, żeby potem nie był tym, który tylko skończył studia i nie wie, jak się do tego zabrać. Mało tego, będzie również uwzględnione to, że ci, którzy dzisiaj no, pracują powiedzmy jako przykład, najlepszy księgowa. Dobra księgowa, która nie ma wyższego wykształcenia, ale chce mieć to wyższe wykształcenie. Dzisiaj uznajemy jej doświadczenie, jej uczestnictwo w kursach, w szkoleniach. To się zalicza na poczet tych studiów. Czyli ustawa o szkolnictwie wyższym, ale ustawa przyjazna dla tych, którzy dzisiaj decydują się na to, żeby mieć wyższe wykształcenie, powoduje, że my jednocześnie mówimy, warto się uczyć, warto mieć dyplom, warto mieć tytuł magistra, ale warto też mieć tytuł technika. Premier, po premier, to, żeby właśnie za chwilę znaleźć pracę. A czy warto przy liczbie nawale obowiązków, nawale pracy, jaka na panią codziennie spada, czy to jest dobry pomysł na zarządzanie, żeby się spotykać z wiceministrami? Oczywiście. Dlaczego przecież dobry? Ci wiceministrowie to są ci, którzy są zatrudniani przez obywateli. A to ja pani zatrudnia to ministrów, żeby kiedyś nie. Nie, nie. Tak jak samorządowcy nie będą mieli swojego przełożonego w swoim burmistrzu, wójcie czy prezydencie, tak moi wiceministrowie, owszem, oni są podlegli premierowi, swojemu ministrowi konstytucyjnemu, ale tak naprawdę ich pracodawcą będzie pan Kowalski, pan Nowak, ten, który ciężko pracuje, płaci podatki, jest ich pracodawcą i oni muszą o tym wiedzieć. Dzisiaj ta okazja, która się zdarzyła przy dymisji rządu i obowiązku złożenia również tych papierów przez wiceministrów. Jest okazją do tego, żeby bardzo szczegółowo podsumować ich pracę. To przychodzi pani przeanalizować i powiedzieć, panu już dziękuję, a pan jest przydatny i proszę bardzo, pan będzie pracował nadal. I pani premier jest w stanie przyjść i w ciągu 40 minut po rozmowie czasem w niektórych resortach z 6-8 osobami powiedziała, Kowalski, zostajesz, a Malinowski, do widzenia? Oczywiście, dlatego, że to ja zadaję pytania. Ja idę przygotowana na takie spotkanie. Ja dzisiaj byłam w resorcie finansów i wiedziałam, o co pytać. Bo ja wiem, czego oczekuję od resortu finansów, przynajmniej w obszarze, który ja zadeklarowałam wtedy, kiedy wygłaszałam ekspozycję. A czy takie wizyty to nie jest wotum nieufności wobec bezpośrednich szefów tych wiceministrów? A czy pan by się tak czuł, gdyby ktoś pana chciał ocenić w pana pracy? Nie. Ja też bym się tak nie czuła. Nie będą wyborcy też oceniać. Ale wydaje mi się, że tak podstawą w zarządzaniu jest delegowanie. Pani wybiera ministrów, oni odpowiadają za swoich podwładnych. Jeśli podwładni nawalają, ministrowie nie wykonują roboty, to leci minister. Dobrze, ale niezależnie od tego, szef resortu, którego ja wybrałam, do którego ja mam zaufanie, wskazuje mi, że tego bym zaproponował, ale pan wybaczy, ja będę odpowiadać za to, co się dzieje w tym rządzie i to mnie będzie przede wszystkim opinia publiczna rozliczać z tego, co się będzie działo przez nas najbliższe miesiące, więc ja muszę mieć instrument, który powie, panie ministrze, z całą sympatią. Ja uważam, że po rozmowie z panem wiceministrem, który powiedział mi, że on nie ma zdrowia albo nie przyspieszy tego, bo coś nie można zrobić. Dla mnie
w tej konkretnej sprawie, jak chociażby nowa ordynacja podatkowa zapowiadana od dawna, kiedy ja zapowiedziałam w exposé, że chcę to zrobić w zdecydowanie krótszym czasie, tekst pod tytułem "Tego nie można zrobić w tak krótkim czasie" jest nie do przyjęcia. Pani premier, ale pani wie, że ta moneta ma drugą stronę. Z drugiej strony, jak którykolwiek z ministrów, z wiceministrów za chwilę coś schrzani, to pani nie będzie mogła powiedzieć, ja nic nie wiedziała. No, pani się z nimi spotykała, de facto pani miała decydujący... Taka praca, panie redaktorze, ja biorę za to pełną odpowiedzialność. I robię to z pełną premedytacją. Chcę mieć tą pewność, że ta ekipa, z którą ja ruszę do realizowania tego, co zostało powiedziane, a rok jest to tylko 12 miesięcy i z jednej strony dużo, ale z drugiej strony bardzo mało, ja nie mogę stracić tego jednego roku na tym, żebym ja się borykała z jednym czy drugim przedstawicielem mojego rządu, który w pewnym momencie ogłosi swoją niemoc. Mówię taką niemoc w robocie, a nie w zdrowiu, oczywiście, bo to szanuję. Panie premier, to w jakimś modelu zarządzania wyobrażam sobie, że może mieć ręce i nogi pod warunkiem, myślę, że pani premier ma przekonanie, że tym ludziom, przepraszam, trzeba dać kopa, bo się wszystko ślimaczy. Jeśli tak jest, bo się ślimaczy, tak? Nie, ja powiedziałam dzisiaj, wysłuchałam terminów, postawiłam zadania, wysłuchałam terminów i usłyszałam odpowiedź. Jedni, którzy mówią, to się da zrobić, a w innej sprawie mówią, tego chyba tak szybko się nie da zrobić. I jak ktoś mówi, nie da się zrobić, to pani mówi out? To ja mówię, wie pan, to niech pan sobie znajdzie inną robotę. Ale wie pani, że ja znajdę takich, którzy to zrobią. A czasem powiedzenie pani, nie da się zrobić w jakimś czasie, to jest po prostu uczciwa odpowiedź. Pod warunkiem, że ktoś bardzo dokładnie próbował to zrobić, przeanalizował i wie, że tego nie można zrobić z przyczyn obiektywnych. Ale jeśli ktoś z góry zakłada, że ten czas to jest zbyt krótki czas, bo wtedy musiałby poświęcić dużo więcej czasu na siedzenie w pracy i przygotowywanie się i pracę z ekspertami, na konsultacje, to jest nie do przyjęcia. To już nie jest zabawa. To albo to jest ciężka praca. I powtórzę to jeszcze raz. Pracodawcą nie będę ja, ani minister konstytucyjny. Zarówno mnie, jak i tych ministrów oczywiście ocenią wyborcy. I to będzie już bardzo krótko, bo to będzie za rok. A właśnie, jeśli zgoda, bo to na tym polega robota polityka, szczególnie w wypadku szefa rządu, który od pierwszego dnia wchodzi na pole minowe. Pani pierwszego dnia, jedni mówią, że to było w 28, drudzy 29 obietnic. Czy pani, że tak powiem, chce wyborcom dać szansę wglądu, no niemal powiedziałbym codziennego, tak, w to, co się dzieje z każdą z tych 28 czy 9 obietnic. Tak, dokładnie jutro jest posiedzenie Rady Ministrów. Moi ministrowie resortowi dostali czas do 20, żeby przygotować pełen kalendarz realizacji tych ogłoszonych zapowiedzi w exposé. Jutro dostanę cały wykaz, umieszczę to na stronie Kancelarii Sejmu i będę dopisywać każdy etap realizacji. Po to, żeby ci, którzy słuchali mojego exposé, którzy uwierzyli, że jestem w stanie to zrobić, mogli również prześledzić, czy rzeczywiście zabrałam się do tego rzetelnie i czy moi ministrowie dzisiaj pod moim kierownictwem, pod kierownictwem swoich szefów resortów są w stanie to zrealizować w tym terminie, jaki zgłosiłam. Jak pani myśli, jaki musi być ten odsetek, że tak powiem, trafnych, zestrzelonych, czyli odkreślonych, odhaczonych propozycji jako wykonanych, żeby... Ja bym chciała 100% tak, będę do tego dążyła. No, ja myślę, że jeśli to rzeczywiście, bo tutaj władza zdecydowanie jest lepsza w składaniu obietnicy niż w realizowaniu, ale myślę, że jeśli uczciwie pani będzie z obywatelami rozmawiać, to jakiś tam odsetek rzeczy nieudanych wybaczy. Przyjdzie taki moment, wszystko będzie uczciwie. Ja oczywiście muszę brać to pod uwagę, że w pewnych momentach coś się może wydarzyć. Ja wtedy uczciwie stanę przed obywatelami i powiem, słuchajcie, to nie wynikało ze złej woli. Do tego momentu mogliśmy to realizować. Mieliście pełen wgląd w to, co się wydarzyło. Natomiast w sytuacji, w której będzie nieprzewidziana, nie z winy człowieka, nie z winy mojego ministra, mojego wiceministra czy mnie, obiektywna przeszkoda, to o tym poinformuję opinię publiczną. A jak dwa albo trzy punkty, już za chwilę, trzy tygodnie, Platforma przegra wybory samorządowe z PiS-em i nawet jeśli, jak mówię, będzie to minimalna porażka, to będzie znacząca, tak samo jak Platforma nie miała oporów, żeby się chwalić minimalną nad PiS-em zwycięstwem, minimalnym zwycięstwem w wyborach europejskich, to co pani powie? Jak wszyscy powiedzą, a przyszła ta Kopacz, przepraszam, przyszła ta nowa i już przegrane wybory. Co pani powie i ludziom z własnej partii i obywatelom?
Wie pan, ja mogę powiedzieć jedno, zrobię wszystko, żebyśmy wygrali te wybory. A wie pan dlaczego? Bo ludzie Platformy Obywatelskiej tam na dole, w tych samorządach, niezależnie od tego, jak oni zapracowani niekiedy nie mają czasu na rozmowy z ludźmi, to są uczciwi ludzie, którzy ciężko pracują na rzecz swoich społeczności lokalnych. I ja dzisiaj tych ludzi promuję. I tłumaczę na każdym z tych spotkań, kiedy mam okazję się z nimi spotkać, mówię do nich jedno. Pamiętajcie tylko o jednym. Nawet jeśli nie jesteście w stanie czegoś zrobić, to przyjdźcie do tych ludzi i uczciwie im o tym powiedzcie. A czy pani premier... I ci ludzie to zrozumieją. A czy pani premier miała już wtedy, okazję... kiedy zdarzyłaby się taka historia, choć wykluczam taką możliwość, ponieważ, wie pan, ja sobie tak myślę, że mój tata świętej pamięci miał zawsze rację i mówił, jeśli ciężko pracujesz, to efekty tej pracy będą. Jak robisz dobrze ludziom, to dobre do ciebie wraca. Jak robisz źle, to złe też wraca. Ja dzisiaj mogę zadeklarować, ja będę ciężko pracować i na rzecz tych ludzi, czyli będę starała się zrobić jak najwięcej dobrego. Więc wierzę w to, że te wybory wygramy. A czy pani premier już musiała się tłumaczyć nie przed kamerami, ale przed zwykłymi wyborcami, o których pani tyle mówi, z tych frajerów? Albo musiała pani tłumaczyć, że nie jesteście frajerami? No, rozmawiałam z panem ministrem Sawickim. A to pani do niego zadzwoniła, czy on do pani? Ja do niego zadzwoniłam. No i nie była to miła rozmowa, ale byłam zdecydowana, aczkolwiek kulturalna. Jestem przekonana, że Sawicki, minister Sawicki po tej rozmowie na długo będzie pamiętał, że musi bardzo kontrolować swoje słownictwo i pewnie będzie bardzo starannie dobierał słowa. I jednocześnie wiem jedno, że ministrowi pewne rzeczy, pewne sformułowania no, nie powinny przejść przez gardło. Mówimy i on to dokładnie wie. I on to dokładnie wie i myślę, że bardzo żałuje tego, co się wydarzyło. Jednocześnie to się już wydarzyło. On może tylko teraz prosić, a swoją ciężką pracą na rzecz tych rolników odkupić swoje winy. A to, że ciężko pracuje na ich rzecz, to wiem. Bo ostatnie spotkanie w Luksemburgu tydzień temu, te wyjazdy do Brukseli, ta walka o te pieniądze, które mają trafić do polskich rolników, no, to wszystko dlatego, że zdarzyła się rzecz straszna, czyli embargo, które nałożono na nasze owoce i warzywa. Tam niektórzy się dostrzegali w pani reakcji i w komentarzu do tego, co powiedział minister Sawicki, brakowało takiej jednoznacznej deklaracji, że jakby był ten wniosek w Sejmie, to pani wyjdzie na trybunę i powie, bronimy Sawickiemu, bo to dobry minister. Tak pani zrobi? Ja myślę, że prawda broni się sama i Sawicki cię nie będzie musiał... I oczywiście, że można pomóc. Jeśli tylko będzie wymagała sytuacja mojej pomocy, to ja się od tego nie odżegnuję. I pan wie, że potrafię się bić, jestem dość waleczna. Oczywiście robię to wtedy, kiedy jest taka konieczność. Dzisiaj pan Sawicki ma kłopoty nie dlatego, że Ewa Kopacz nim inspirowała w tej wypowiedzi, tylko dlatego, że no, zapędził się w tej swojej wypowiedzi. Był nieuprzejmy. Ta waleczność pani... I ja w związku z tym w takich sytuacjach chcę, żeby odrobinę sam wziął odpowiedzialność za to, co zrobił. Czyli niezależnie od tego ma, powtarzam jeszcze raz, przepraszać i ciężko pracować na rzecz tych rolników. I to będzie to istotne, w jaki sposób on odkupi sobie albo ponownie zdobędzie tą sympatię tych, u których stracił. Ta waleczność pani premier, o której pani właśnie wspomniała, będzie... przechodziła pewnie trudny test w tym tygodniu, bo zdaje mi się, no jakoś grzebię w pamięci, ale myślę, że w ostatnich 10 latach żaden polski premier na potencjalnie tak trudny szczyt Unii nie jechał. Tak trudny jak ten, na który właśnie pani się to wybierze, prawda. Bo to z jednej strony ostry postulat unijny, żeby zredukować te emisje CO2 i to bardzo do 2030 roku, aż o 40%. Z drugiej strony, jakbyśmy się zgodzili na wszystko, co jest na stole, to musiałaby pani ludziom w studiu i przed kamerami powiedzieć, kochani, będziecie płacić o 50, 60, 70, a może 80% za energię więcej. Czy pani już wie, że nie będzie musiała wypowiedzieć pani tego groźnego słowa na 4 litery? I nie mówimy o tym słowie brzydkim na 4 litery, o brzydkim unijnie, czyli weto. Rozumiem. Natomiast wracając do tego, czy musiałabym powiedzieć państwu, którzy są tu w studio, ja powiedziałam Polakom podczas swojego exposé, powiedziałam, będę robić wszystko, żeby ceny energii elektrycznej w Polsce nie wzrosły. Będę robić wszystko, czy nie wzrosną? Będę robić wszystko, no, to jest również moje działanie.
to, jaka będzie moja decyzja na szczycie, będzie również determinować to, jak się zachowają ceny energii elektrycznej. A czy dzisiaj, bo nawet Financial Times, niektóre zachodnie gazety i w Polsce też te głosy słychać, że trwa budowanie jakiejś koalicji, że my w tym nie jesteśmy osamotnieni, to jesteśmy czy nie jesteśmy? Bo można dzięki pani premier zweryfikować te prasowe doniesienia. Proszę pamiętać, że w piątek wróciłam z Mediolanu. I ja podczas tych dwóch dni, mimo że był szczyt Azja-Europa i zabierałam tam dwukrotnie głos, to miałam mnóstwo spotkań z moimi odpowiednikami z innych krajów i budowałam taką koalicję na rzecz polskiego stanowiska. Taki jest obowiązek każdego premiera, dbać o interesy własnego kraju. I dokładnie to robiłam, więc kiedy pojadę w czwartek i w piątek będę musiała decydować, to przede wszystkim będę myślała tylko o jednym. Ja muszę tam reprezentować interesy polskiego państwa i polskiej gospodarki, i polskiego obywatela, czyli to, co obiecałam podczas exposé, nie mogę podjąć decyzji, która w konsekwencji doprowadziłaby do wzrostu cen. I jak trzeba będzie, energii. To powie pani weto. Jeśli trzeba będzie, aczkolwiek będę się starała przekonywać do swoich racji, ale jeśli trzeba będzie i nie będzie żadnego światełka w tunelu i będę widziała opór totalny i brak wrażliwości na moje argumenty, no to niestety to słowo też ktoś wymyślił po to, żeby w takich skrajnych sytuacjach go nie, użyć. Nie wiem, jeśli pani użyje tego słowa, co zostanie z tej chemii, która podobno jest między panią a panią kanclerz Merkel i paroma innymi. A ja bym się tym nie martwiła, bo myślę, że tu każdy z polityków, każdy z szefów rządu wie, że jego obowiązkiem, nie przywilejem, jest dbanie o interesy własnego kraju i interesy własnych obywateli. Więc myślę, że tak rozsądny polityk jak Angela Merkel zrozumie, dlaczego musiałam powiedzieć to magiczne słowo. Czyli w piątek albo w sobotę rano nie będzie pani miała dla Polaków żadnych złych wieści, najkrócej rzecz ujmując. Tak się będę starała. Najchętniej przyjechałabym do Polski i powiedziała, uznano nasze stanowisko. Ale pan wie i ja to wiem, że to będzie bardzo trudne. Znaczy, te negocjacje są bardzo trudne. Tam dzisiaj negocjuje minister Trzaskowski. Jutro dojeżdża do niego minister Korolec. Tam jest cała grupa negocjatorów, którzy mówią o szczegółach. Mówią zarówno o ETS-ie, jak i non-ETS-ie. To są szczegóły, którymi państwa nie będę zarządzać. Ale ja już dość szczegółowo musiałam się tego nauczyć po to, żeby wtedy, kiedy będę na tej sali zupełnie sama, bez moich doradców, żebym musiała użyć argumentów i mogła użyć argumentów, które będą argumentami merytorycznymi, przekonywującymi. Dlatego też oni dzisiaj przygotowują grunt, a decyzję podejmę oczywiście ja, tam wtedy, kiedy będę z moimi kolegami z innych krajów. Pani premier, czy pani już wie, nawet nie zapytam czy, bo wiadomo, że tak, niemal wiadomo, kiedy i ilu dyplomatów rosyjskich wydali Polska za granicę, z powrotem do siebie, w związku z historią szpiegowską? Pan sobie zdaje sprawę, że standardy europejskie są takie, że jeśli ktoś działa na niekorzyść państwa, to standardy są bardzo jednoznaczne i postępowanie jest takie, że się wydala te osoby z danego kraju. Czyli to nastąpi? Więc podejrzewam, że to nastąpi i w momencie, kiedy będę miała okazję usiąść zarówno ze wszystkimi, z którymi muszę to skonsultować przy jednym stole. Mam nadzieję, że to będzie jutro po radzie ministrów. Chciałabym mieć pełną wiedzę na ten temat i oczywiście będziemy podejmować decyzję po tej rozmowie. O 5 osobach mówimy, mniej więcej? Proszę nie wymuszać na mnie, i tak tego nie powiem teraz. No dobrze. Czy pani myśli, jak pani usłyszała o tej historii szpiegowskiej, bo jedni mówią, no tak, Ruscy tu są, przepraszam, kolokwializm. Rosjanie są tu wszędzie, oni penetrują nasze życie publiczne, państwowe, starają się ci agenci włazić, a inni mówią, no tak penetrują, że ich głównym agentem w MON-ie był facet od konkursów recytatorskich i orkiestr wojskowych. Na ile to jest poważne, a na ile to nie jest poważne, na ile to świadczy o tym, jak strasznie groźne są służby rosyjskie, a na ile świadczy o tym, że może nie są, a może my tylko tych naprawdę groźnych nie jesteśmy w stanie znaleźć, złapać. Znaczy i tu chcę zagwarantować, że te służby pracują naprawdę bardzo ciężko i pracują z odpowiednim efektem. Ja dzisiaj, może jest właśnie jedyna okazja do tego, żeby podziękować kontrwywiadowi za tę akcję, bo każda zdrada wobec własnego kraju jest, nie oszukujmy się, najcięższym przestępstwem. Pan to wie i ja to wiem. Idzie i nie ma litości dla tych, którzy działają na szkodę własnego kraju. A tym ciężej się to przyjmuje, jeśli to jest obywatel tego kraju.
I jeszcze trochę a propos tego kierunku wschodniego, bo dzisiaj się pojawiła informacja, wypowiedź podobno nieoficjalnie, ale powiedziałbym nie tak do końca stanowczo zdementowana przez już marszałka Sikorskiego o tym, jakoby w 2008 roku prezydent Putin proponował premierowi Tuskowi de facto wzięcie udziału w rozbiorze Ukrainy. My mielibyśmy dostać Lwów pewnie z kawałkiem między granicą a Lwowem. Coś pani o tym słyszała wcześniej? Nie, wcześniej na pewno nie słyszałam, nie uczestniczyłam też w żadnej takiej rozmowie. Natomiast przeczytałam ten wpis na Twitterze ministra Sikorskiego, który twierdzi, że ten wywiad nie był autoryzowany, że tam jest jakieś przekłamanie w tekście. Jednego jestem pewna, że gdyby rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce i gdyby taka propozycja padła ze stron Putina, to jest skandaliczne. I zagwarantuję panu, że ani poprzedni premierzy, ani obecny premier, ani następny premier, który będzie po mnie, nigdy nikt z polskiego, żaden polski premier nie będzie uczestniczył w takim haniebnym działaniu jak rozbiór innego państwa. My mamy w historii opisane, ile my żeśmy z tego powodu cierpieli. Więc gwarantuję panu, że żaden polski premier, i poprzedni, obecny i następny, nie będzie w tym uczestniczył. Natomiast jeśli rzeczywiście taka propozycja ze strony Putina padła w tej rozmowie, ja tego nie wiem. I o to trzeba pytać, i o szczegóły pytać Sikorskiego, który podał to jako sensacyjną informację. To nazwę to skandalem i nie boję się tego słowa. Pani była w Mediolanie, gdzie był między innymi prezydent Poroszenko, był prezydent. Tak. Putin, jeśli się wczytać w dzisiejszy wywiad prezydenta Komorowskiego w Rzeczpospolitej, to tam można wyczytać, myślę, że to tak naprawdę, bo pan prezydent mówi, że to Ukraińców należy zapytać, dlaczego nas tam nie było, czyli sugestia, że to, że nas nie ma przy tym stole, przy którym międzynarodowym stole dyplomatycznym, przy którym teraz rozmawia się o przyszłości Ukrainy, że to może niekoniecznie Kreml i Moskwa, tylko że Ukraińcy nie za bardzo nas tam chcą. To jak to jest? No nie do końca, bo ja potem rozmawiałam z prezydentem Poroszenko i to była długa i bardzo szczera i bardzo wyczerpująca rozmowa. Ona trwała ponad godzinę. Natomiast premier Włoch skorzystał z prawa gospodarza, zaprosił do tego stolika tych, których zaprosił. Jedno jest pewne, ta rozmowa przy tym stole nie rozwiązała problemu Ukrainy. Nie rozwiązała żadnego problemu, więc... Czy pani nie uważa, że to jakiś dramat, że nas tam nie było? Znaczy ja uważam, że nie powinniśmy stawiać autorytetu Polski w takich sprawach, które nie kończą się jakimiś konkretnymi rozwiązaniami. Nie zapadły żadne decyzje, żadne rozwiązania, stąd kolejne spotkania i pewnie kolejne, które będą organizowane. Ale dla mnie istotne jest to, co usłyszałam od Poroszenki i to, o czym rozmawiałam z prezydentem Poroszenko. To jest ważne, bo to są te wymierne konkrety, które można było przywieźć do Polski. Czy w ciągu tych 7-8 miesięcy od Majdanu do dziś, czy pani ma wrażenie, że były chwile, może dłuższe chwile, kiedy nasze władze, my, Polska, zaangażowaliśmy się w sprawy ukraińskie, w pomoc Ukrainie, we wspieranie Ukrainy w różnych formach, ponad miarę tego, co jest dobrze definiowanym interesem Polski? Czy w którymś momencie byliśmy zbyt gorliwi, krótko mówiąc? Ja bym chciała jeszcze krótko do tego mojego pobytu w Mediolanie i do tych moich wystąpień, bo jedno z tych wystąpień dotyczyło właśnie sytuacji na Ukrainie. I ja chciałabym to powtórzyć i powtarzałam tam w rozmowach z moimi odpowiednikami z innych krajów. I chciałabym powtórzyć to, co do nich mówiłam, bo to jest dość istotne. A za chwilę wrócę do tego pytania, które pan mi zadał. Otóż uważam, że jeśli dzisiaj Europa chce pomóc, tak naprawdę chce pomóc Ukrainie, to musi mówić jednym głosem. Pani premier. Musi mówić jednym głosem. Więc ja powtarzam, musi mówić jednym głosem. Więc ja powtarzałam to kolejnym moim rozmówcom. I wracam do pańskiego przytakiwali, ale ja bym chciała, że oprócz kiwnięcia głową i przytakiwania, to wszystko zmieniło się w czyn. Dlatego też będę do bólu to powtarzała, bo Ukraina dzisiaj nie czeka na puste deklaracje. Ukraina dzisiaj czeka na wymierną pomoc i solidarność Europy, która dzisiaj powinna wzmocnić Poroszenkę, pana prezydenta Poroszenkę i jego nowy rząd, który będzie po wyborach, wyłoniony po wyborach 26 października, w reformach, które są konieczne.
My to wszystko dokładnie wiemy, bo my żeśmy to przerabiali. Jeśli dzisiaj my jesteśmy wielkimi zwolennikami tego, żeby Ukraina przystąpiła do tej wielkiej rodziny europejskiej, to mówimy, musicie wypełnić pewien program. Ten program to wielkie reformy. Te reformy to również walka z korupcją, to również decentralizacja, ale też budowanie od nowa swojej gospodarki. Zgoda. Dzisiaj musicie mieć małe i średnie przedsiębiorstwa. My chcemy im pomóc i bardzo wymiernie. Dlatego wicepremier Piechociński pojedzie tam z misją gospodarczą. A czy momentami nie bardziej niż oni sobie? Oni muszą sobie też pomóc, oni to wiedzą dokładnie. Dlatego wracam do ja pytania, to poruszające powiedziałam. Czy byliśmy zbyt gorliwi? Nie, nie byliśmy nadgorliwi. Zachowaliśmy się jak przyzwoici sąsiedzi, którzy mówią, jeśli nasza granica ma być bezpieczna, to ta granica europejska musi się przesunąć jeszcze o Ukrainę. My chcemy was, sąsiadów Ukraińców, widzieć w Unii Europejskiej. I my pomożemy tyle, ile możemy, nie zapominając, że to część i tą lwią część pracy muszą wykonać sami Ukraińcy. My możemy im w tym pomóc, ale proszę mi wierzyć, my nie zrobimy za nich pewne rzeczy. Jeśli dzisiaj my mówimy o tym, że chcemy pomóc im, żeby ich gospodarka inaczej wyglądała, to Piechociński pojedzie i będzie im opowiadał, ale też pokaże instrukcje, jak można szybko tworzyć małe i średnie przedsiębiorstwa, żeby ruszyła ich gospodarka, żeby się ożywiła ta ich gospodarka. Jeśli dzisiaj mówimy o tym, że chcemy, żeby decentralizowali swoje państwo, to my możemy pokazać dobre przykłady, nasze przykłady i będziemy w tym wiarygodni, bo my to mamy za sobą. Pani premier, nie jest pani nadmiernie sfrustrowana, że oczekuje pani ja wiedziała, generalnie nie jestem o czym pani wiedziała doskonale, że nie będzie żadnych studni współpracy z opozycją. Ale ja liczę jednak na taką odpowiedzialność polityczną. Wie pan, mam takie wrażenie, że są rzeczy i sprawy, które są ponadpolityczne. Jeśli ktoś przychodzi do polityki i wie, że przychodzi właśnie, i wracam do tego pierwszego, służyć tym, którzy go wybrali, to on dzisiaj odłoży swoją legitymację polityczną. To pani premier, i powie, trzeba to zrobić. Bardzo pięknie brzmi, ale no, za 3 tygodnie są jedne wybory, za rok drugie. Albo pani będzie w gabinecie premiera, bo Jarosław Kaczyński. A może ktoś jeszcze, ale tak naprawdę pewnie pani albo on. No to z tą współpracą no, opozycja, jakby pani ale była teraz rzeczy liderem opozycji, to by pani nie chowała tak do końca ale tej legitymacji. W porządku i przyznaję panu rację. Opozycja ma swoje prawo. Opozycja ma prawo do tego, żeby składać swoje projekty ustaw. Ma prawo do tego, żeby ostro, pokazywać swój program. Też. Ma prawo do tego, żeby krytykować i tak powinno być. Ale są sprawy, nad którymi powinniśmy ponadpolitycznie. I pan to wie i ja to wiem. A które to jest sprawa? A gdyby przede na przykład dzisiaj przyszło nam na 20-lecie naszej konstytucji, która będzie 20 lat będzie w 2017 roku. Gdybyśmy wreszcie usiedli wspólnie, ponadpolitycznie, powiedzieli, może zmieńmy wreszcie tą konstytucję. Miejmy tą większość konstytucyjną i porozmawiajmy o jednej rzeczy. O tym, czy rzeczywiście tylu parlamentarzystów powinno być. Może trzeba wrócić do korzeni i Platforma powinna to zaproponować. I ja będę to proponować. Może trzeba zlikwidować Senat. Może powinniśmy zmienić sposób wybierania nie tylko wójtów, burmistrzów. A jak ktoś wtedy powie, o droga pani premier, to jak pani otwiera ten worek, to ja do niego wrzucam. Może nie powinniśmy mieć premiera, tylko system prezydencki. Co dobrze, pani ale to powinniśmy ale się umówić co do zakresu. A wie pan, nie, że to jest bardzo niebezpieczne, gdybyśmy zaczęli majstrować w pewnych obszarach, które w tej chwili worek, są. No dobrze, ale ja nie, powtarzam, bo wielu mówi, że system mamy niedysfunkcjonalny. Premier w powszechnych wyborach, a premier ma de facto więcej władzy. No to może o tym też trzeba rozmawiać, jak już poważnie o konstytucji. Ja myślę, że w ogóle ludzie zyskują wtedy, kiedy ze sobą rozmawiają. Ja jestem otwarta nawet na argumenty opozycji. Oczywiście, jeśli to są argumenty, które mają nie służyć tej opozycji albo komukolwiek innemu, ale tym, którzy ich wybrali. Jeśli rzeczywiście dzisiaj chcą usiąść do stołu i rozmawiać o tym, co jest dobre dla Polaków, to ja jestem w stanie usiąść i to zadeklarowałam i dlatego nawoływałam do zgody. Jestem w stanie usiąść z opozycją i wysłuchać. To nie znaczy wcale, że im przyznam rację, ale powinnam być na tyle dobrze przygotowana, żeby mieć. To brzmi pani premier. To nie, to nie brzmi pańsko. Lepiej porozmawiać. Jeśli słucham, oczywiście, że rozmawiać, ma pan rację, ale zanim będę z nimi rozmawiać, muszę usłyszeć ich argumenty, więc muszę słuchać. Więc jeśli dzisiaj będę mogła z nimi rozmawiać, a potem najpierw wysłuchać, potem rozmawiać, to muszę do tej rozmowy też być przygotowaną. A przygotowaną to znaczy mieć swoje kontrargumenty i próbować ich przekonać do swojego
swoich racji. I to wszystko jest możliwe. Wie pan tylko, że w tej naszej polityce zamiast takich twardych argumentów i to my najczęściej uciekamy się do przykrych określeń, posponowania przeciwnika politycznego, niekiedy udowadniania, że jak ktoś jest z prowincji, to musi być głupszy i na pewno to, że pochodzi z prowincji, to go dyskredytuje w oczach wyborców i nie może sięgać po najwyższe funkcje w państwie. A ja panu powiem jedno. Ja jestem z prowincji i z tego jestem dumna i będę reprezentować tych ludzi z prowincji, bo ci z prowincji to też Polska. To też Polska i gwarantuję panu, że możemy rozmawiać o Polsce i tej prowincjonalnej, i tej wielkomiejskiej, nawet z opozycją. Choć nie wiem, czy częstotliwość użycia słowa prowincjonalne przełoży się na odebranie Prawu i Sprawiedliwości choćby 0,1% poparcia dokładnie tam. Nie zajmuję się poparciem moich oponentów politycznych. Ja dzisiaj mam jeden kierunek. Mam rozmawiać z ludźmi, rozwiązywać ich problemy, przedstawiać Platformę Obywatelską jako tę partię, która nadal jest najkorzystniejszą ofertą i dobrą ofertą dla Polaków. I będę to robić. Nie będę się odnosić do tego, co dzisiaj moi oponenci polityczni próbują robić. Pani premier, jedna kwestia symboliczna, ale pani i z racji zajmowanego teraz stanowiska i z racji tego, co robiła pani 4,5 roku temu, jest pewnie właściwym adresatem tego pytania. 4,5? Tak. 3,5? Nie, 4,5. Kiedy byłam ministrem zdrowia? Nie, pomnik smoleński. Aha. Pomnik ofiar. Znowu to wróciło. To jest dobry pomysł? A jeśli tak, to gdzie? A jeśli gdzie, to czy nie na Krakowskim Przedmieściu? Bo tak precyzyjnie. Ja zawsze jednakowo rozmowę na ten temat odbieram jako wspomnienie wielkiej tragedii, która w moim odczuciu. I wtedy, kiedy tam jechałam do Moskwy, bo mnie w Smoleńsku nie było, wtedy, kiedy jechałam do Moskwy, też uważałam, że powinnam tam być tylko dlatego, że inni potrzebują pomocy. Dzisiaj uważam, że ta tragedia, wielka tragedia narodowa powinna łączyć, a nie dzielić. I proszę sobie wyobrazić, co się wydarzyło teraz, kiedy chcemy tym pomnikiem uhonorować tych, tak, pamięć o tych, którzy tam zginęli. Nagle stała to się kolejna bitwa polityczna. Nikt nie mówi już, dlaczego ten pomnik chcemy postawić, tylko najważniejsze, gdzie go postawimy. Ja uważam, że jeśli ten pomnik powstanie, niezależnie gdzie on będzie stał, ale jeśli będziemy mieli tą dobrą pamięć o tych ludziach, szacunek do nich za to, co robili, kim byli i będziemy potrafili, tak samo będziemy potrafili przychodzić, jeśli będą intencje szczere, będziemy tak samo przychodzili, kiedy on będzie stał na Krakowskim Przedmieściu i tak samo, jak on będzie gdziekolwiek indziej. Tak, ale niekoniecznie na Krakowskim? Znaczy, ja mówię, to nie ja będę o tym decydować. Ja uważam, że pomnik nie powinien być kolejnym powodem do kłótni politycznej w tym obszarze. Ale wszystko jest powodem do kłótni, więc wiadomo, no, ale to może zmieńmy to. No, możemy się na to godzić i powiedzieć, dobra, no to tak już jest i my to przyjmujemy z całym dobrodziejstwem, ale im więcej ludzi nie będzie się z tym godzić, że nie o wszystko muszą się Polacy kłócić, że są sprawy, o które możemy wspólnie walczyć, niezależnie od tego, do którego ugrupowania należymy. A propos wspólnej walki. To im więcej takich głosów będzie wspólnych, to może tych kłótni będzie mniej. A propos wspólnej albo niewspólnej walki, grupa wybitnych naukowców, humanistów napisała list do władz Rzeczpospolitej, a więc także do pani premier. W tym liście napisali między innymi, to jest list w sprawie klerykalizacji. Władze Rzeczpospolitej są nadmiernie uległe wobec roszczeń finansowych, edukacyjnych, w sprawie związków partnerskich, pomocy w rodzinie, czyli wobec roszczeń Kościoła. Czy uważa pani, że ta teza jest słuszna, czy przesadna? Myślę, że my o trudnych sprawach nie potrafimy rozmawiać, a powinniśmy rozmawiać. Gdybyśmy potrafili rozmawiać i to tak bez takiego naszego zaperzania się, gdybyśmy mogli porozmawiać. No to pani premier może odpowiedzieć na to pytanie bez zaperzania się. No więc właśnie, czy to jest trafna diagnoza? Ale ani pan, ani ja jednoosobowo o tym nie zdecydujemy, tak? Czy będziemy mieli ustawę regulującą funkcjonowanie związków partnerskich i gwarantuję panu, niezależnie jak ważni się czujemy, to nie my o tym zdecydujemy. I dlaczego wracam do tego? Ale konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, to też o tym będzie głosować Sejm, a ja mam tam tylko jeden głos. Ale, ja będę głosować za. Ale ostatnio. Ale ja będę głosować za. A kiedy będzie to głosowanie, nie wie pani? No nie jestem już marszałkiem. Bo jako marszałek mogła pani sprawić, że to byłoby ostatnie posiedzenie? A tak. I gdyby nie to, że potrafiłam wtedy, kiedy byłam marszałkiem, wnieść do pracy całego
prezydium i konwentu pewien element, który nie jest elementem zapisanym w regulaminie Sejmu, ale taką dżentelmeńską umową, że jeśli o przeniesienie jakiegokolwiek punktu prosi lub rozpoczęcia, terminu rozpoczęcia obrad, lub może zmiany terminu posiedzenia Sejmu, prosi jakikolwiek klub, to cały konwent szanuje, jeśli argumentacja jest słuszna i do przyjęcia przez wszystkich, szanuje tę prośbę i uwzględnia tę prośbę. Przypominam, że ja umieściłam to w porządku, ale na prośbę jednego z klubów na konwencie, zgodnie z tą umową, zostało to przeniesione na następne posiedzenie. No a potem już nie byłam marszałką. Panie premier, jeśli chodzi o to, co Brytyjczycy nazywają gabinetem kuchennym, w dobrym sensie to chodzi po prostu o krąg bliskich ludzi, którzy w zasadzie bezpośrednio na szefa rządu pracują. Mówiło się o ministrze Rostowskim jako szefie doradców, mówiło się o Michale Kamińskim jako jednym z głównych doradców. Obie propozycje spadły ze stołu. Czy pani wie, kto będzie kierował i kto będzie w tym zespole? Pani najbliższych ludzi, może już oni są? Jak oni się nazywają? Ale ci ludzie już są, już pracują i gwarantuję pana, mogę zapewnić pana redaktora, że decyzje, które są podejmowane w Kancelarii Sejmu, są podejmowane. Nie zawalił się świat z powodu tego, że nagle w Kancelarii Sejmu nie ma jednego lub drugiego z panów. Wiadomo jest rzeczą, że ja uwielbiam Kamińskiego. Powiem szczerze, ja uwielbiam z nim się spierać, ja uwielbiam z nim rozmawiać. A nie aż tak, żeby z nim pracować? Nie, ale wybrał. No wybrał to, co dla niego lepsze i ja szanuję ten jego wybór. A dostał propozycję? Proszę? Czy dostał od pani propozycję? Nie zdążyłam, bo on wybrał wcześniej, zanim ja zdecydowałam się mu złożyć tę propozycję. Więc, ale wybrał. Ja szanuję ten wybór. A Jacek Rostowski dostał propozycję? Natomiast jeśli chodzi o Jacka Rostowskiego, gwarantuję panu, że prace, które będą się toczyły w Kancelarii Sejmu, będą bez obecności Jacka Rostowskiego równie szybko się toczyły i równie sprawnie i równie merytorycznie. Panie premier, czego się pani dowiedziała w ciągu ostatnich tych 4, 5, 6 tygodni, czego pani wcześniej, mimo bycia w polityce, ponad dekadę nie wiedziała? Czego się dowiedziałam w polityce, czego nie wiedziałam wcześniej? Tak. Każdy dzień mnie zaskakuje, muszę panu powiedzieć, tylko że a co dzisiaj pani sprawa, no zaskoczyła mnie chociażby sprawa, którą ogłosił minister Sikorski, tak? No, to mnie zaskoczyło. No, jeśli to było, jeśli tę informację nosił od 2008 roku, no to po 6 latach, jeśli to nagle wychodzi, no to mnie to zaskoczyło i pewnie nie tylko mnie to zaskoczyło. Ale każdego dnia mnie coś zaskakuje, bo nagle wyobrażam sobie, że wszystko jest poukładane i potem nagle po jednej czy po drugiej rozmowie z jednym czy z drugim ekspertem okazuje się, że trzeba zmienić kierunek, że trzeba uwzględnić opinię eksperta. Ale dobrze, że ci eksperci dziś są, powiem panu szczerze, bo to prawo polskie powinno się opierać również na mądrości tych, którzy nie są w polityce, ale dzięki nim to prawo będzie po pierwsze przejrzyste, po drugie zrozumiałe dla wszystkich, bo takie powinno być. Panie tak? premier, jeśli wolno zapytać, proszę powiedzieć, ile razy od dnia expose rozmawiała pani z jednej strony z premierem Tuskiem, a z drugiej strony z prezydentem Komorowskim? Nie liczyłam tego i też nie uważam, żeby to były. No tak, ale to też nie widzę obowiązku odnotowywania każdej takiej rozmowy. Nie, tylko zastanawiam, czy było takie gwałtowne cięcie, czy jakby dialog trwa. Nie. Oczywiście ja dość bezpośrednio powiedziałam Donaldowi Tuskowi, on to usłyszał, że teraz to ja odpowiadam za ten rząd i biorę na siebie pełną odpowiedzialność i trudno, żeby było inaczej, bo no, nie wyobrażam sobie, że można być jednocześnie premierem i szukać odpowiedzialnych za swoje decyzje czy za decyzje swoich ministrów. Więc w związku z tym powiedziałam bardzo czytelnie, to ja od dzisiaj biorę odpowiedzialność za ten rząd. Jeśli jest taka potrzeba, ale raczej wynikająca nie z konsultowania moich decyzji, broń Boże, ale takich ludzkich spraw, bo w końcu znamy się od kilkunastu lat. W tej polityce byliśmy razem. Cenię sobie bardzo jego doświadczenie polityczne i wiem, że to jest naprawdę wyjątkowy polityk z wyjątkowym instynktem politycznym. Ale nie zawracamy sobie głowy wtedy, kiedy nie jest to potrzebne. Ale nasze stosunki przyjacielskie się nie zmieniły i może nawet powiedziałabym, że teraz nawet się mniej kłócimy. Panie premier, jeszcze jedno pytanie. Odpowiedź na to pytanie pewnie będzie i samo pytanie też. To nie będzie materiał nadmiernie edukacyjny, ale pani zupełnie spokojnie, z łatwością odpowie na to pytanie jednym słowem. Czy pali pani więcej niż 6 tygodni temu? Nie.
Jednym słowem miało być. Tak. Zaskoczyłam pana? Tak, tak, bo myślałem, że będzie taki... Czy pan sobie wyobraża stres, że będzie ułamek sekundy, kiedy będzie mniej konstruktywny. Plus więcej papierosów, no to za chwilę pewnie to, o czym rozmawiałam z panem przed wejściem, stałoby się faktem i wtedy nie byłoby to dobre ani dla mojej mamy, ani dla mojej córki. Więc przynajmniej na tyle mój instynkt lekarski podpowiada mi jedno. Kobieto, wystarczy, że ciężko pracujesz, mało śpisz, mało jesz, to przynajmniej mniej pal, bo przynajmniej w tym obszarze będziesz miała trochę więcej zdrowia. To serdeczne gratulacje za samodyscyplinę. Premier Ewa Kopacz była państwa moim gościem. Bardzo dziękuję pani premier. Powodzenia w czwartek, w piątek. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Tak. Ale będę się biła. Proszę mi wierzyć. I bardzo dziękuję, że znalazła pani nasz czas. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. Nie można reprezentować ludzi i jednocześnie być daleko od tych ludzi. Może trzeba wrócić do korzeni i Platforma powinna to zaproponować. I ja będę to proponować. Może trzeba zlikwidować Senat. Pomnik nie powinien być kolejnym powodem do kłótni politycznej. Uważam, że jeśli dzisiaj Europa chce pomóc, tak naprawdę chce pomóc Ukrainie, to musi mówić jednym głosem. Ja nie mogę stracić tego jednego roku na tym, żebym ja się borykała z jednym czy drugim przedstawicielem mojego rządu, który w pewnym momencie ogłosi swoją niemoc.